Czcigodni bracia w kapłaństwie Chrystusa, drogie siostry zakonne, drodzy radiosłuchacze, widzowie, łączący się z nami dzięki transmisji telewizji Trwam i Radia Maryja. Pozdrawiam szczególnie chorych, osoby starsze, pozostające w duchowej łączności z naszą wspólnotą modlitewną. Drodzy siostry i bracia w Chrystusie. Tarnowska katedra to zarazem sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Żywym kultem jest w niej otaczana XVII-wieczna łaskami słynąca pieta. Znajduje się po mojej lewej ręce. W rzeźbie tej martwe ciało Jezusa osuwa się z kolan Maryi do jej stóp. Maryja podtrzymuje Syna prawą dłonią za bark, zaś lewą dłonią unosi nieco rękę Chrystusa, jakby chciała Go przywrócić do życia. Omdlewa przy tym z żałości, znosząc wzrok ku niebu, a z jej rozchylonych lekko ust wydobywa się jakby bolesna skarga. Z piety można wyczytać zarówno spokój, jak i dramatyzm przeżywania wydarzenia. Ikonograficzny typ, jakim jest pieta, w bardzo sugestywny sposób ukazuje tajemnicę zjednoczenia Matki Bożej Bolesnej z jej Synem Jezusem Chrystusem. W pietach Maryja jest przedstawiana w wymiarze wertykalnym, Chrystus zaś w wymiarze horyzontalnym. W ten sposób Maryja siedząca w wymiarze właśnie wertykalnym i Chrystus, który spoczywa na jej dłoniach i kolanach, stanowią symboliczny znak krzyża, czyli połączenia wielkiej miłości Boga w Jezusie Chrystusie i człowieka w Maryi, Jego i naszej Matce. Od śmierci Chrystusa na Golgocie krzyż stał się symbolem najwyższej ofiary i miłości. Umieszcza się go na szczytach świątyń i kaplic, wiesza w domach i w miejscach pracy, stawia przy drogach i wyszywa na szatach liturgicznych oraz nosi na sercu. Krzyżami zasługi po dzień dzisiejszy dekoruje się bohaterów we wszystkich krajach wyrosłych z tradycji chrześcijańskiej. Dlatego dzisiaj w sposób szczególny przeżywamy święto podwyższenia Krzyża Świętego. Chcemy unieść ten znak zbawienia ku górze, aby był dla nas kierunkowskazem, znakiem odniesienia. Chcemy go podnieść w naszym życiu, bowiem często jest powalony, jest podeptany, jest zniszczony, jest wyśmiany, jest zdewastowany w człowieku, w krajobrazie, w przedmiotach, w ideologiach, w ekonomii, w życiu społecznym. Dla każdego chrześcijanina krzyż jest nade wszystko znakiem zbawienia. Jest gestem błogosławieństwa. Patrząc na krzyż Chrystusa, adorując Go i czyniąc Go na swoim ciele, wzywamy imienia Trójcy Przenajświętszej. Chcemy rozpocząć z Bogiem dialog. Chcemy wejść z Nim w kolejny etap naszego życia. Rozpocząć nowy dzień, udać się w podróż, spożyć posiłek, dobrze wykonać pracę czy zwycięsko wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Święty Jan Paweł II mówił, że kiedy człowiek czyni znak krzyża i wypowiada słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wskazuje na to, że cały jest od Boga i do Niego skierowuje swój umysł, serce, ramiona i całe swe człowieczeństwo. Nawet my sami jesteśmy tak stworzeni w swoim ciele, że gdy rozkładamy ramiona,
przypominamy krzyż. Czyli chcemy zatopić się całą naszą osobą w tajemnicy miłości Chrystusa ukrzyżowanego. Chcemy odczuć Jego bliskość, Jego zbawczą obecność. Żyjemy w kręgu Krzyża Świętego i w przestrzeniach naznaczonych Jego obecnością. Krzyż jest głęboko wpisany w naszą chrześcijańską tożsamość. Identyfikuje nas i pozwala rozpoznać. Dziś mało kto posługuje się innymi symbolami chrześcijańskimi, które funkcjonowały na początku życia Kościoła, jak ryba, baranek czy winny krzew. Krzyż określa nasz stosunek do Boga i wpływa mocno na sposób życia, na nasze działanie oraz system wyznawanych wartości. Krzyż Chrystusa był i jest wyzwaniem dla naszych serc i umysłów. Nie jest łatwo zaakceptować i rzeczywiście przyjąć Jego przesłanie. Zwróćmy uwagę, że cały czas jest wypychany z przestrzeni społecznej. Gdzieś tak niemal niedostrzegalnie w ramach Czerwonego Krzyża znikł z naszych ambulansów, karetek pogotowia. Pojawił się eskulap, wąż. A takich przykładów wyrzucania go z przestrzeni społecznej jest bardzo dużo. Najgorsze jest jednak to, że wyrzucamy jego zbawczą siłę, zbawczą moc, że usiłujemy wyrzucić Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego poza nawias naszego życia. Jak zauważa święty Paweł, krzyż dla Żydów stanowi zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Dla nas wierzących jest tajemnicą nieraz bardzo trudnej i wymagającej miłości, ale zarazem jedynej miłości przynoszącej zbawienie. W imię tej miłości ukazanej na krzyżu Chrystusa Kościół prowadzi dzieło ewangelizacji. Wierzący starają się żyć w zgodzie z Bogiem i z własnym sumieniem. Cierpiący i chorzy łączą swoją ofiarę z ofiarą krzyża. To jest potężna moc, której nikt nie jest w stanie zatrzymać. W imię miłości ukazanej na krzyżu Chrystusa dokonują się wielkie dzieła w człowieku i w całym Kościele. Niektóre z nich wymagają najwyższej ofiary. Tak było w przypadku sługi Bożego ojca Zbigniewa Strzałkowskiego, pochodzącego z diecezji tarnowskiej, który za niedługo, 5 grudnia tego roku, zostanie beatyfikowany wraz z drugim franciszkaninem ojcem Michałem Tomaszkiem. Obydwaj ponieśli śmierć męczeńską w Peru 9 sierpnia 1991 roku. W tym dniu terroryści otoczyli klasztor, związali ojców i wywieźli samochodami za miasto. Tam 2 strzałami w tył głowy zabili zakonników. Ojciec Zbigniew Strzałkowski miał 33 lata, a ojciec Michał zaledwie 31 lat. Niemal w wieku Chrystusa. Powołanie ojców Zbigniewa i Michała zrodziło się tutaj, na naszej polskiej ziemi. I tutaj należy też szukać korzeni ich męczeństwa. Bóg, który jest źródłem wszelkiego uświęcenia i który uczynił ich godnymi świadectwa aż do przelania krwi, posłał ich do Peru z Kościoła w Polsce. Kościół w Polsce nie jest Kościołem, który jedynie otrzymuje. Jest Kościołem, który ofiarowuje to, co najcenniejsze. Oni nie byli konkwistadorami, którzy wyruszyli w poszukiwaniu złota. Oni wyruszyli w poszukiwaniu człowieka, aby odnaleźć go w Jezusie Chrystusie, całkowicie bezinteresownie. Oni też są bliskimi nam czasowo świadkami, iż wielu z uczniów Chrystusa gotowych jest nadal składać ofiarę ze swego życia. Gotowych jest w imię większej miłości, aby ich przybito do krzyża. Dla nas wierzących krzyż nie jest znakiem słabości, lecz mocy. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa
a na wschodzie także do dzisiaj. Przedstawia się krzyż Chrystusa jako chwalebny, nieodłączny od zmartwychwstania. Jest to rodzaj krzyża zdobionego złotem i klejnotami. Stanowi on w ten sposób symbol zwycięstwa, życia, a nie symbol śmierci, przegranej. Wielu współczesnych sądzi, że krzyż nie współbrzmi obecnie z panującym stylem życia. Mówią, że jest on znakiem śmierci i zakłóca radość życia. To zaskakujące, że wielu rodziców nie jest w stanie wyruszyć ze swoimi dziećmi na cmentarz, czy do chorych, cierpiących członków rodziny, czy do kogoś umierającego z bliskich w szpitalu. Dlaczego? Rodzice mówią, dziecko się zestresuje. Dziecko będzie przeżywać koszmary. Ale równocześnie temu dziecku udostępniają gry komputerowe, gdzie przelewa się wirtualnie, ale krew, gdzie ustawicznie się zabija, morduje i małe dziecko w tym uczestniczy, tworzy ten świat przemocy. Widzimy olbrzymie dysproporcje, widzimy jakieś olbrzymie zakłamanie, także w procesie wychowania, gdzie element ludzkiego starzenia się, cierpienia, śmierci, choroby powinien stać się już udziałem młodego pokolenia, aby obudzić w nich współczucie, aby im uświadomić, że muszą przeżyć dobrze i pięknie życie, go nie zmarnować, idąc często drogą trudu, cierpienia, heroicznej miłości, że kiedyś dojdą do momentu ukrzyżowania także w swoim ciele, gdy będą się starzeć, gdy będą chorować, gdy będą opuszczeni, gdy będą przechodzić przez linię życia. Krzyż jest zrozumiały jedynie w świetle zmartwychwstania. Dlatego krzyże jako znaki życia stawiamy na grobach czy w miejscach nieszczęśliwych wypadków. I w ten sposób wyznajemy Chrystusa, który na krzyżu zwyciężył śmierć i obdarza życiem. Chcemy właśnie tak ukazywać krzyż. Drodzy siostry i bracia, nasza Polska często właśnie jest na etapie umierania ze swoją bolesną historią, przelewaną krwią, tym krzyżem Chrystusa. Ale głęboko wierzymy, że z Niego rodzi się życie, że rodzi się tajemnica zmartwychwstania, że odnawiamy się. Tak patrzymy z nadzieją w przyszłość. Pewien obraz przedstawia krzyż wycięty w pniu drzewa. Pozornie ten pień jest martwy. Jednak kiedy przyjrzeć mu się dokładniej, dostrzeże się, że zarówno pień, jak i wycięty w nim krzyż mają zalążki nowych gałązek. W nich jest zapowiedź nowego życia. Na wiosnę pojawi się na pniu delikatna zieleń. W lecie zieleń otoczy krzyż, może nawet całkowicie go zasłoni. To jest właśnie wielkanocna nadzieja, będąca podstawą naszej wiary. Wierzymy w znak, z którego wyrasta życie. Krzyż głosi życie i jest sam w sobie nowym drzewem życia. Drodzy siostry i bracia, nasze życie nawiedzają różne nieszczęścia, bóle, cierpienia, kataklizmy. Pamiętajmy jednak, iż trzęsienie ziemi miało miejsce także w chwili śmierci Chrystusa i także w chwili Jego zmartwychwstania. Tak będzie zawsze. Po każdym śmiertelnym trzęsieniu ziemi nastąpi trzęsienie zmartwychwstania i życia, zwycięstwa dobra nad złem, radości nad cierpieniem i smutkiem. Mamy gwarancję, że na pewno tak będzie, gdyż tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Krzyż to znak zwycięstwa. Dlatego nie boimy się, nie lękamy, z nadzieją patrzymy w przyszłość. Krzyżem zwycięstwa nazwano krzyż, który święty Jan Paweł II tulił w ramionach w czasie pamiętnej Drogi Krzyżowej, Wielki Piątek 2005 roku.
razem z Chrystusem ukrzyżowanym Jan Paweł II odniósł zwycięstwo nad ludzką niemocą, chorobą i fizyczną bezsilnością. Co ciekawe, krzyż ten, który trzymał Ojciec Święty, należał wcześniej do pewnej cierpiącej, znajdującej się na wózku inwalidzkim kobiety z Polski. Krzyż ten wyrzeźbił dla niej jej mąż, pan Stanisław Trafalski, ażeby mogła adorować ukrzyżowanego i prosić go o cierpliwość w chorobie. Gdy z parafii wyjeżdżała grupa do Rzymu, poprosiła ona, aby mąż zabrał ze sobą krzyż i przekazał go jako dar Ojcu Świętemu. Zwróćmy uwagę, jeden krzyż Chrystusa łączy wszystkich. Połączył także tych dwóch ludzi, którzy wszystkich nas, którzy razem z Nim, z Jezusem Chrystusem, chcemy włączyć w Jego krzyż nasze życie, nasze własne krzyże, którzy razem z Nim pragniemy odnajdywać głębszy sens przeżywanych doświadczeń. Wpatrując się dzisiaj w krzyż, którego belki skierowane są w cztery strony świata, pamiętajmy, że krzyż wskazuje na tajemnicę Boga, który swoją miłością obejmuje nas z każdej strony i wypełnia nią całą przestrzeń naszego życia. Krzyż swoimi ramionami łączy niebo z ziemią, a także ludzi pomiędzy sobą. Pragniemy wszyscy znaleźć się w promieniach Jego zbawczego oddziaływania. Dziękujemy dziś Bogu Ojcu także za to, że objawił nam w Jezusie Chrystusie mocą Ducha Świętego swoją czystą miłość ukrzyżowanym. Miejmy także świadomość, że mamy dawać prawdziwe świadectwo o zwycięskiej i życiodanej mocy krzyża, pokonując dzień po dniu grzechy egoizmu i wszelkiego zła. Niech także Maryja Pieta w naszej katedrze tarnowskiej trzyma w ręku nasze życie, nasze zmaganie, nasze ciało w Jezusie Chrystusie, nasze myśli, nasze działania. Niech nam da poczucie bliskości. W hymnie Juczni z dzisiejszego święta modlimy się następującymi słowami. On wskazuje drogę wiernym, którzy Cię szukają, Panie. On przynosi dar pociechy, gdy cierpienie nas przytłacza. Spraw, by serca i umysły zgodnym głosem Cię sławiły. Cała ziemia niech wyznaje. Twój majestat, Synu Boży. Amen.